do zrobienia. Erin Bishop na obóz astronomiczny, Adam Reed na geologiczny. Jak mamy obrobić to wszystko? Ja nie wiem. Tego jest za dużo! Futbolista, pozonista... Który jest który? Ja nie wiem. Jestem pewna właściwie, że futbolista leżał obok Larego Wassermana. To licha ta kicha! Tak mi straszliwie przykro, młody, to wszystko przeze mnie! Czemu nie upierałem się bardziej przy rakiecie? Ale przecież jeszcze możesz to naprawić i wystrzelić twój problem w kosmos! Hej, cześć! Ale super, że wpadliście! Jak kaskaderka? Zrezygnowaliśmy. Wynocha z mojej dzielnicy. I co ja mam teraz zrobić? Nie przyjęli mnie na obóz dla wybitnych muzycznie. Napisali w uzasadnieniu, że jestem sportowcem. Uspokój się. Jak się nazywasz? Larry Wasserman. Moje życie legło w gruzach. Jestem taki nieszczęśliwy, a nie wolno mi nawet tego wyrazić przez muzykę. To moja wina. Widzisz, pomieszałam kilka listów polecających. Strasznie cię przepraszam. Co mi po twoim przepraszam, kiedy mi serce pęka? Wynagrodzę ci to, możesz mi wierzyć. Więc daj mi swój obóz, a weź mój. A jakbym w twoich danych dopisała 6? Nie. Wzięłaś ambitniejszy kurs. Chcę go mieć. Zgoda. Nie chcę, żebyś cierpiał z powodu mojego błędu. Doskonale, Robin. To właśnie się nazywa świetna umiejętność współpracy. Gratuluję. Egzamin zdany. Zaraz, ale o czym pan mówi? I dlaczego pan siedział w szafie? To był taki mały, wyrafinowany teścik. Larry to jest tylko aktor. Wcale nie gra na puzonie. Choć fakt, że gra jest jego pasją. Gra aktorska. Co? Właściwie żaden z 1200 listów polecających nie był prawdziwy. To taka mistyfikacja. Zaplanowałem wszystko, zarzuciłem przynętę i, że tak to określę, plusk. A propos, dobra robota, Becky. To ty wiedziałaś o tym? Jak to? Pan wszystko to zaplanował? Kazał mi tracić czas i jeszcze najzwyczajniej okłamał? To jakieś wariactwo! Totalne! Ale z niekłamaną radością zmienię twoją ocenę z umiejętności współpracy na wzorową. Zechcesz to ostemplować? Dobra. Tu mieszka ciotka do niego. Nikogo nie ma w domu. No, no, no. Proszę, proszę. Pieski małe dwa przyszły do swego właściciela. Donny, chcemy się z tobą dogadać. Dość cierpieliśmy. Prosimy cię, zlituj się. Oczywiście, panowie. A, niech stracę. Dam wam $1000, kluczyki do wozu mamy i roczny zapas złudzeń, dobrze? Tak, a my też ci coś damy. Żenada non-stop. Jestem nieogłuszony. Sony! W nogi, szybko! Chłopaki! Tędy! Szybko, szybko! Szybcie, szybcie! Ruszajcie się! Jeśli uda się z tego wyjść, wyjedźmy i zamieszkajmy z Masajami w Kenii. Bo nie mają tam internetu? Nie mają gór. Chodźcie tu, pasztyciarze. Termin właśnie się kończy. Nie zbliżaj się, jeśli... nie chcesz być posprejowany. Nikt nie próbował mnie jeszcze w tak śmieszny sposób zastraszyć. Który pierwszy mi służy, ha? Nabój energetyzujący, to czysta energia! Kreks!
zgadnie! Ale pamiętasz, co mówiłem o górach? Wykonaliśmy nasz numer! Ale niesamowite, koledzy! Jest moja mongolska dziewczyna! Hej! A sama widzisz, Doli, człowiek może zrobić numer z rakietą! Wiesz, Doli, jesteś bombowo niedoszkolona! Pobawimy się madejowym łożem! Zaraz! A gdzie Dony? Bueno, tenemos aquí un escándalo de Jimolka. Él y Mr. Craig han regresado, pero esta vez han hecho las cosas bien. Además, se ocuparon de un niño insoportable. ¡Bravo, Mr. Craig! ¡Bravo, Jimolka! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Gol! Wersja polska na zlecenie Warner Bros. Masterfilm. Reżyseria Elżbieta Jerzewska. Dialogi Agnieszka Farkowska. Dźwięk Urszula Ziarkiewicz. Montaż Gabriela Turan-Wiśniewska. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Teksty piosenek Bogusław Nowicki i Andrzej Brzeski. Opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Wystąpili Mateusz Narloch, Michał Borowiec, Krzysztof Królak, Waldemar Barwiński, Martyna Sandach, Tomasz Kozłowicz i inni. Śpiewali Michał Rudaś, Adam Krylik, Artur Bomert, Jakub Molenda, Rafał Drost.